Uczymy się całe życie. Są jednak momenty, w których musimy dokonać prawidłowego wyboru. Nazywam się... Od zawsze interesowałem się historią, społeczeństwem i otaczającym nas światem mediów i polityki. 2 lata temu postanowiłem poświęcić na to swoje studia i znalazłem się w jednym z warszawskich instytutów. Moje miejsce to Instytut Nauk Politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski jest pierwszą uczelnią w Polsce według rankingu Perspektyw. Jej historia sięga prawie 200 lat. Obecnie na 76 kierunkach uczy się około 60 tysięcy studentów. Kadra liczy ponad 2800 pracowników naukowych. Myślę, że nauki polityczne są kierunkiem prestiżowym. Prestiż rośnie również w kontekście międzynarodowym. Krakowskie Przedmieście, ulica, przy której znajduje się nasz instytut, to jedna z najstarszych i najpiękniejszych ulic w Warszawie. Jesteśmy instytutem najstarszym w Polsce, jesteśmy instytutem największym. Mamy po prostu uznanie w środowisku akademickim. Nasi profesorowie, nasi koledzy, którzy publikują książki, są to publikacje bardzo cenne, wartościowe, doceniane w Polsce, ale również i za granicą. Jestem dumny, że jestem absolwentem Instytutu Nauk Politycznych. Jestem dumny, że mogę pracować w Instytucie Nauk Politycznych jako pracownik naukowy. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zajął pierwsze miejsce w rankingu polityki w 2005 roku. Jednym z powodów przyznania tej jakże prestiżowej nagrody jest niewątpliwie program Sokrates Erasmus. Umożliwia on studentom uniwersytetu podjęcie nauki na zagranicznych uczelniach. Mój instytut ma podpisane umowy aż z 38 placówkami na całym świecie. Jest więc z czego wybierać. Oczywiście taki wyjazd to nie tylko nauka. To również okazja do poznania obcej kultury, obcego języka i zawiązania międzynarodowych przyjaźni. Dni na naukach politycznych będą Wam mijały w ferworze walki na rewelacyjnie, naprawdę rewelacyjnie przygotowanych ćwiczeniach. Zajęcia jest coś nowego, coś odkrywczego, coś wzbogacającego. I podejrzewam, że nasze zajęcia w naukach politycznych mają niezmierną wartość dla studenta. Już mamy tu wielość różności, jak pluralizm. Instytut Nauk Politycznych wyposażony jest w liczne udogodnienia dla niepełnosprawnych, jak chociażby ta winda. A teraz jadę coś zjeść. Instytut Nauk Politycznych to również problemy. Czasem brakuje moich ulubionych pierożków. Dzisiaj jednak miałem szczęście. Wszystkie te informacje, o których Wam do tej pory mówiłem, możecie znaleźć na naszej stronie internetowej www.inpuw.edu.pl. Jeśli nie macie własnych komputerów, a chcielibyście na przykład odwiedzić naszą stronę, to zapraszamy do naszej nowej sali komputerowej wyposażonej w naprawdę dobre i szybkie komputery ze stałym podłączeniem do internetu, oczywiście bezpłatnie. BUW to jedna z najnowocześniejszych i największych bibliotek świata. Znajdziecie tam prawie 3 miliony woluminów. Jest to idealne miejsce do nauki. Będziecie uwielbiać spędzać tutaj czas. Dla mnie BUW stał się niemalże drugim domem. Sale Instytutu Nauk Politycznych wyposażone są w najnowocześniejsze technologie, a architektura łączy w sobie tradycję z nowoczesnością.
Wolny czas w naszym instytucie mogą wypełnić wam liczne koła naukowe. Mamy ich aż 6. Według mnie każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Studenci spotykają się tam, rozmawiają na ciekawe tematy, dyskutują, czasem nawet się kłócą. Jednak nie przejmujcie się, to naprawdę jest super doświadczenie. Dlaczego ten instytut? Bardzo dobre pytanie w zasadzie. Ja mam takie wrażenie, że dlatego ten instytut i dlatego warto wybrać ten instytut, bo tutaj nikt nie dyskryminuje jakichkolwiek poglądów. Tutaj ludzie o bardzo różnych poglądach są w stanie ze sobą rozmawiać. No to jest chyba najważniejsze w zasadzie. Lewica, prawica, centrum, wszyscy, wsio normalnie ze sobą rozmawiam. Ja z samoobroną byłbym od tego daleki, ale tutaj to jest normalne. W naszym instytucie, jak w każdym samodzielnym instytucie, mamy również samorząd studencki. Studenci nauk politycznych, studiujący u nas w instytucie co roku, wybierają swoich przedstawicieli do samorządu studentów. Staramy się stworzyć nić porozumienia, staramy się stworzyć optymalne warunki zarówno dla jednych, jak i drugich, aby wszystkim nam żyło się w Instytucie Nauk Politycznych jak najlepiej. Można powiedzieć, że Parlament Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego to taki mini sejm, który na pewno wprowadzi was do dorosłego, prawdziwego życia politycznego. Samorząd studencki zajmuje się również organizacją licznych wyjazdów za granicę. Tutaj niewątpliwie przydatne okazują się liczne kursy językowe prowadzone na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Macie do wyboru naprawdę wiele języków prowadzonych na wysokim poziomie. Po 2 latach kursu dostaniecie dyplom, który będzie honorowany na wszystkich uczelniach europejskich. Muszę powiedzieć, że mam bardzo miłe wspomnienia z Instytutu. Na pewno wszystkie zajęcia, od doktryn politycznych, aż po choćby prawo konstytucyjne, w ten czy inny sposób się przydają. Mogą stanowić taką podbudowę, z której później czerpie się czasem nawet zupełnie nieświadomie. Po całym dniu pracy mam w końcu czas na spotkania ze znajomymi. Wiadomo, jak zdaje się na studia, to jest mnóstwo możliwości i zdaje się na 1000 kierunków naraz. No, ja robiłam dokładnie tak samo, ale ten kierunek był moim priorytetem. Z tego powodu, że jest najbardziej wszechstronnym kierunkiem, jaki potrafiłam znaleźć. To nie tylko są studia humanistyczne, ale studiujemy również logikę, ekonomię, geografię, mnóstwo historii. Po prostu wszechstronność. Widać różnicę między tym, jaka jest politologia tutaj, jaka jest w innych miastach i no chyba najlepsza, polecam wszystkim. Politologia to jest na pewno kierunek, który nie szufladkuje, który nie ogranicza w jednej tylko i wyłącznie problematyce. Najważniejsza sprawa związana z tymi studiami to jest to, że to jest gdzieś tam najważniejszy chyba okres naszego życia. I warto też wybrać dobrze. Chyba tak właśnie jest, nie? Dokładnie. Według mnie jest to kierunek aktualny, który zarówno wiele wymaga, ale również i wiele daje studentom. Który uczy, jak rozumieć historię i jak umiejętnie poruszać się we współczesnym świecie. Mając świadomość tego wszystkiego, wydaje mi się, że dokonałem prawidłowego wyboru.